Witam Państwa w magazynie miejskim i zapraszam na informacje. Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięła udział w konferencji pod nazwą Ostatni żołnierze Polski Podziemnej, poświęconej podziemiu niepodległościowemu w Polsce po 1944 roku. Od 2 lat nie mieliśmy sposobności z uwagi na trwającą pandemię zorganizować takiego spotkania i dzisiaj w tym miesiącu, kiedy 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i cały miesiąc marzec to jest taki miesiąc, kiedy wspominamy tych bohaterów, którzy po zakończeniu II wojny światowej angażowali się w działalność w strukturach podziemia niepodległościowego. Dzisiaj właśnie jest taka lekcja historii dedykowana dla młodzieży. Okazuje się, że tematyka żołnierzy niezłomnych jest bardzo dobrze znana młodzieży z 2 liceum ogólnokształcącego w Dębicy, a na konferencję przyszli po to, aby poznać życiorysy tych osób. Przyszłam dlatego, żeby dowiedzieć się czegoś o historii na pewno i żeby zrozumieć pewne fakty z przeszłości. Znana ci jest tematyka żołnierzy wyklętych? Znaczy, no, dużo się na pewno o tym mówi w tych czasach i na pewno pewne rzeczy kojarzę. Są to żołnierze, którzy po II wojnie światowej nie złożyli broni i dalej walczyli z okupantem, czyli że w tym wypadku już sowieckim. Uczniowie mieli okazję wysłuchać świadectwa Franciszka Batorego, brata zamordowanego przez komunistów Józefa Batorego Argusa. Ja także jestem młodocianym więźniem politycznym. Ja przeżyłem, choć mi życia nie obiecywano. I moje świadectwo to powiedziałbym żywa lekcja historii Polski. Młodzież tego oczekuje. Mówię to na podstawie reakcji uczniów i studentów w całej Polsce, z którymi się spotykam. Jest to działalność na wskroś potrzebna, szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy, jak bratni naród ukraiński przeżywa imperialne zapędy Rosji carskiej, Rosji sowieckiej i o dziwo Federacji Rosyjskiej 80 lat po wojnie. Prelekcja pod tytułem Żołnierze Wyklęci, Podziemie Niepodległościowe 1944-1963 wygłosił Maciej Rędziniak, IPN w Rzeszowie. Młodzież dzisiaj idzie też w tym kierunku takiego patriotyzmu, szczególnie w tej sytuacji, którą mamy na świecie. I chcielibyśmy dzisiaj im parę słów na temat żołnierzy wyklętych powiedzieć, żeby to nie gdzieś tam nie zanikło, gdzieś nie uciekło. Na co dzień pewnie tej informacji jest mniej, ale one, tak jak pracujemy z młodzieżą, to jest... No młodzież wie o żołnierzach wyklętych, ale tu byśmy chcieli przybliżyć kilka takich może ciekawostek, takich faktów, które w jakiś sposób usystematyzują tą wiedzę młodzieży. Konferencji towarzyszyły wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Żołnierze Wyklęci, Podziemie Niepodległościowe 1944-1963 oraz Łukasz Ciepliński. Organizatorami wydarzenia było miasto Dębica, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Dębicy, Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Rzeszowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Trwa akcja pomocy dla Ukrainy. Dary wciąż są gromadzone w 5 punktach na terenie miasta. Maciej Małozięć, wiceburmistrz miasta, przypomina, że akcja pomocowa w Dębicy trwa od 2 dnia wojny na Ukrainie. Gromadzimy artykuły żywnościowe, artykuły, środki chemiczne i różnego rodzaju inne potrzebne akcesoria, produkty, które staramy się dostarczać tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wiceburmistrz Maciej Małosięć dziękuje dębiczanom, przedsiębiorcom, firmom, stowarzyszeniom i wolontariuszom za pomoc i ogromne wsparcie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy i prosimy. To jest naprawdę
przedsięwzięcie, które nie jest na krótkim dystansie. To jest maraton i wszyscy musimy tutaj wykazać się wsparciem, solidarnością i prosimy o takie systematyczne zaangażowanie w te zbiórki, w różnoraką pomoc. Ukraińcy, którzy przebywają w Dębicy, są wdzięczni za wielkie serce i pomoc. Ja jestem bardzo wdzięczna Polakom, naprawdę, i no super, naprawdę nasze bracia, naprawdę. Dziękujemy wam. Nowi przedsiębiorcy i firmy dołączają do pomocy humanitarnej. Ciepłe ubrania, buty, koce, śpiwory, pościel, konserwy i środki opatrunkowe są w drodze na front ukraiński. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy ogłasza konkursy związane z Władysławem Strumskim, który był oficerem Armii Krajowej, dowódcą oddziału dywersyjnego Komendy Obwodu AK Dębica, pisarzem i działaczem społecznym. Dla najmłodszych przeznaczony jest konkurs plastyczny na okładkę jednej z książek Władysława Strumskiego. Osoby dorosłe będą mogły wziąć udział w konkursie na recenzję jednej z książek pana Władysława Strumskiego. Dla młodzieży w wieku 7-8 klasy oraz szkół ponadpodstawowych dla tych uczniów przygotowaliśmy konkurs plastyczny na komiks, który byłby inspirowany jednym z opowiadań Władysława Strumskiego, które były publikowane na łamach Echo Załogi. Są one również dostępne właśnie w naszej czytelni, do czego zachęcamy. Jak również komiks może być oparty o jedną z książek Władysława Strumskiego pod tytułem Dziesiątka w akcji albo Wojenne losy uczniów. Patronat nad konkursami objął Instytut Pamięci Narodowej. Na zwycięzców będą czekać rzeczowe nagrody, bardzo cenne, które też zostały ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej, ale również Biblioteka, Miasto jak i Powiat też dołoży do tego cegiełkę i myślę, że warto skorzystać w udziale w tym konkursie. Pracę można składać do 31 maja. Wszystkie materiały są dostępne w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Laureatów poznamy w czerwcu podczas uroczystości miejskich związanych z obchodami setnej rocznicy urodzin Władysława Strumskiego. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.